Cześć, jestem Ola, należę do kółka GOZU, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego i dzisiaj powiem Wam kilka słów o sortowaniu odpadów. Większość z Was wie, jak wygląda segregacja odpadów. Mamy 5 pojemników. Niebieski na papier, żółty na tworzywa sztuczne i metale, zielony na szkło, brązowy na bio, a czarny na odpady zmieszane. Jednak są takie odpady, które mają iść do innego pojemnika, niż nam może się wydawać. Zacznijmy od posortowania rzeczy do papieru. Mamy przed sobą zapisaną kartkę, paragon, kolorową kartkę oraz kartkę pobrudzoną lakierem. Wydawać by się mogło, że wszystko idzie do papieru, jednak dwie z tych rzeczy idą do odpadów zmieszanych. Jest to paragon, który jest pokryty specjalnym lakierem, przez co nie może iść do recyklingu, oraz jest to papier pobrudzony lakierem. Przed sobą mam dwie rzeczy o tej samej nazwie, karton. Jeden z nich jest najzwyklejszy do pakowania, a drugi jest posoku. Mimo tej samej nazwy są inaczej zrobione. Zwykły karton możemy wrzucić do odpadów na papier, pamiętając o tym, żeby pozbyć się taśm klejących i wrzucić je oczywiście do żółtego pojemnika. Natomiast karton posoku jest wykonany z tetrapaku, co oznacza, że musimy wrzucić je do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne. Kolejnym prostym przykładem jest butelka PET. Wrzucamy ją do żółtego pojemnika z napisem tworzywa sztuczne i metale. Możemy wrzucić ją całą, jak i trzy osobne części. A więc na czym polega haczyk? Butelka powinna być zgnieciona, jednak w środku nie powinno nic się znajdować, ponieważ wtedy nie nadaje się ona do recyklingu. Dlatego nie wrzucajcie tutaj swoich papierosów albo innych odpadów, ponieważ wtedy nasza butelka nie nadaje się już do recyklingu. Puszka aluminiowa. Tu myślę, nie mamy wątpliwości. Ląduje ona w żółtym koszu na tworzywa sztuczne i metale. Jednak często na dworcach lub w centrach handlowych widzimy kosze z wielkim napisem plastik. I co wtedy? Oczywiście, to nadal jest odpowiedni kosz, aby wyrzucić tam naszą puszkę. Dlatego nie martwcie się, jeżeli nie ma tam napisane tworzywa sztuczne i metal, a sam plastik. Przejdźmy do szkła. Przed sobą mamy szklankę, słoik, żarówkę oraz lusterko. Która z tych rzeczy nadaje się do odpadów szklanych? Tylko słoik. Dlaczego nie reszta? Szklanka ma inną temperaturę topnienia, dlatego musi wylądować w odpadach zmieszanych. Lusterko nie nadaje się do żadnego kosza, dlatego musimy go oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. A żarówka? Żarówkę możemy oddać w sklepie. Również nie wrzucamy ją do innego kosza.